Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Tomasz Kwieciński, dyrektor organizacyjny Festiwalu Muzyki Kameralnej Wieczory w Arsenale. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dodam, że imienia Jana Stanindy od zeszłego roku. Dokładnie tak. 26. Festiwal Muzyki Kameralnej przed nami. Od 30 czerwca, czyli już niebawem, do 9 lipca, 6 niezwykłych wieczorów. Co zaplanowaliście w tym roku? Jak zwykle różnorodność wielką, ponieważ nasz festiwal, mam nadzieję, już się trochę zapisał w pamięci wrocławian i wydaje mi się coraz liczniejszej grupy melomanów, taką różnorodnością, którą prezentujemy na każdej edycji. Festiwal ma korzenie klasyczne, jest festiwalem muzyki kameralnej i to jest główna jakby oś festiwalu. Te osie też mają różne oczywiście odcienie i to nie jest tylko i wyłącznie klasyka, ale też łączymy nasze wieczory z prezentacją muzyki projektów rozrywkowych, zawsze bardzo dbając o to, żeby te projekty były po pierwsze kameralne, czyli żeby wpisywały się w ten charakter samego festiwalu, ale i żeby jakość tych projektów była stała na najwyższym możliwym poziomie. To powiedzmy, kogo zaprosiliście w tym roku na tą już 26. edycję. To już całkiem długa ta tradycja. O tej tradycji jeszcze na pewno opowiemy, ale to tak. Na początek opowiedzmy o gościach. Zaczynamy w tym roku dosyć nietypowo jak na Festiwal Wieczory w Arsenale, ponieważ tradycja jest taka, oczywiście łamana kilka razy w historii, jest taka, że festiwal zwykle otwierała orkiestra kameralna w Bratysławie. Orkiestra jest pomysłodawcą, założycielem, gospodarzem całego festiwalu. Festiwal powstał, jeszcze może do tego wrócimy, rok po tym, jak powstała orkiestra i właśnie z takiej chęci prezentacji własnego dorobku i własnych umiejętności, możliwości i dzielenia się muzyką pomysł na festiwal powstał. Ale w tym roku nie zaczyna orkiestra, tylko zaproszony gość. Będzie to Stanisław Sojka z Grot Orkiestrą. Orkiestrą złożoną, taką rodzinną orkiestrą, Grot to nazwisko, i założona przez dwóch świetnych muzyków, oboistkę Kamilę Grot-Tomaszek i jej brata Michała Grota, ale wśród nazwisk wykonawców, członków tej orkiestry są właściwie wyłącznie nazwiska Grot albo Grot i u kobiet podwójne nazwisko. To będzie projekt, który jest niezwykły z tego powodu, że to są zupełnie nowe aranżacje, które powstały właśnie zostały opracowane przez Michała Grota. Powstały z fascynacji tego rodzeństwa muzyków znakomitych właśnie osobą Stanisława Sojki i chęcią uczestniczenia w tych jego perłach muzycznych. Stąd nowe aranżacje, stąd nowy skład obok Stanisława Sojki. Stanisław Sojka oczywiście wciąż na fortepianie i śpiew, ale to są nowe A jak on rzeczy. Przyjął właśnie te nowe propozycje, nowe aranżacje, to też ciekawe. Wydaje mi się, ja nie wiem tego, bo nie rozmawiałem ze Stanisławem Sojką, ale wydaje mi się, że to jest naturalne, że ludzie chcą wypuszczać swoje rzeczy w świat. To znaczy artyści uwielbiają dzielić się tym, co stworzyli. Rzadko zdarzają się tacy artyści hermetyczni, którzy powiedzą, nie, ja napisałem tu, to jest wszystko tak, jak ma być. Ludzie czekają też, chcą śpiewać stare rzeczy w nowych aranżacjach. To jest tłoczenie trochę nowej krwi jakby do krwioobiegu takich utworów. To powiedzmy, co poza Stanisławem Sojką jeszcze czeka nas? Tak, drugi wieczór jest taki typowo klasyczny. To będzie recital skrzypcowy, skrzypce fortepian, Wojciech Niedziłka z towarzyszeniem Krzysztofa Staniendy przy fortepianie. Wieczór wypełniony utworami Wieniawskiego, Brahmsa i Beethovena. Warto wspomnieć przy tej okazji, że Wojtek Niedziłka jest niespełna 20-letnim młodzieńcem, a w zeszłym roku podczas jednego z najsłynniejszych w ogóle na świecie konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, jako jedyny Polak przeszedł do drugiego etapu. I prawdę mówiąc, trochę się odbiło w środowisku naszym muzycznym z takim skandalem to, że nie wszedł do finału. Ale wiadomo, że konkursy to jest wypadkowa bardzo wielu czynników. Trzeba śledzić minuta po minucie wszystko. Nie wiem, czy ktokolwiek poza jury jest w stanie to tak naprawdę zrobić. Więc poddajemy się tym wyrokom oczywiście, ale
jeśli chodzi o jakość, to jest naprawdę znakomita, znakomita młodziutka, ale znakomita postać. To powiedzmy jeszcze, bo w tym roku czeka nas jeden zagraniczny gość, prawda? Tak, to będzie finał z kolei, też bardzo klasyczny, nazwaliśmy to klasyczny finał, ten koncert, ponieważ koncert będzie złożony z utworów Mozarta i Beethovena. Divertimento Mozarta na początek, jako takie radosne otwarcie tego wieczoru, potem koncert skrzypcowy w wykonaniu Daniela Stabrawy, który poprowadzi też orkiestrę w prezentowanym po przerwie koncercie, czwartym koncercie fortepianowym Beethovena, w którym właśnie wystąpi Heinrich Alpers, niemiecki pianista. Znakomita postać w tym miejscu i w tym koncercie, ponieważ parę lat temu wygrał słynny również konkurs beethovenowski w Bonn, więc kogoś innego jak nie Heinricha do koncertu Beethovena. Mamy też jeszcze takie trzy koncerty, o których szybciutko bym wspomniał, ponieważ są, każdy jest dość niezwykły. Trzecim koncertem będzie, na trzecim koncercie w niedzielę 2 lipca zagramy dwa utwory, ale oba niezwykłe. Pierwsze to będzie prawykonanie, które zostało napisane na zamówienie naszego festiwalu przez Mikołaja Majkusiaka, a po przerwie utwór bardzo słynny Igora Strawińskiego, Historia żołnierza, w której w roli narratora wystąpi Robert Gonera. To jest niezwykły utwór napisany ponad 100 lat temu. Cały czas jest zupełnie absolutnie świeży, jak się tego słucha. Nie do wiary, że to coś powstało już wiek ponad temu. Wtedy było szalenie awangardowe. Dzisiaj jest, powiedziałbym, najbardziej klasyczne z klasycznych rzeczy. Wspaniały utwór. Wspaniała opowieść, więc to jest też dużo do słuchania będzie, bo tam myślę, że... To też jest połączenie muzyki z literaturą, tak, prawda? To jest połowa właściwie tego utworu to jest tekst czytany. On jest rozpisany na rolę, ale też kompozytor przewidział taką rolę po prostu czytanego tekstu. Przewidział nawet formę baletu, więc to też jest wykonalne. I jest napisane też na niezwykły skład, absolutnie, nic innego na świecie nie powstało na taki skład. Stąd też pomysł na to zamówienie kompozytorskie. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i powstał utwór na taki sam skład, poszerzony tylko jeszcze o akordeon. I dwa ostatnie koncerty, cztery pory roku Vivaldiego i Piazzoli, czyli razem 8 pór roku, z wykonaniu Roxany Kwaśnikowskiej i Orkiestry Wratisławia. Koncert w sobotę 8 lipca, Fado, też w niezwykłym połączeniu trio Bastarda i João de Sousy, którzy razem tworzą zupełnie niezwykłą narrację, trochę przesiąkniętą właśnie językiem Bastardy i trochę przesiąkniętą właśnie tym duchem Fado. No właśnie, to jak pan dyrektor opowiada o tym festiwalu, to jest właśnie sama pigułka, że tak powiem, tej muzyki klasycznej w połączeniu z tą rozrywkową. Jakby pan zachęcił osoby, które no nieco może trochę obawiają się tych poważnych klimatów, ale bardzo chciałyby zajrzeć do arsenałów którejś z tych wieczorów, żeby tak, język trochę się tego nie bać. Język polski jest chyba jedynym językiem na świecie, gdzie substytutem muzyki klasycznej jest określenie muzyka poważna. Mhm. Musimy mieć świadomość, że w czasach zawsze, w których ta muzyka powstawała, to zawsze była muzyka rozrywkowa. Nic tam nie było poważnego. Wszystko to było po to, żeby ludziom zapewnić rozrywkę. Dzisiaj trochę inaczej myślimy o muzyce rozrywkowej. Wydaje nam się, że to powstawało z jakiegoś obowiązku, czy z tego, żeby zapełnić, nie wiem, sale koncertowe. No tak, zapełnić sale koncertowe, ale po co? No ku rozrywce. Kiedyś nie było tylu wydarzeń, rzeczy, którymi człowiek mógł się zająć w ciągu dnia. My teraz nie możemy wybrać czasem, co zrobić. Jest tego bardzo dużo. A kiedyś ludzie szli do teatru, cieszyli się z jakimiś ulicznymi spektaklami, grajkami, sztukmistrzami, albo chodzili właśnie na koncerty, albo przychodzili w miejsca, gdzie ta muzyka po prostu była. Dużo takiej muzyki powstawało po to tylko, żeby uprzyjemnić czas. Więc każda ta muzyka była swego rodzaju muzyką rozrywkową i barokowa, i renesansowa, i każda inna była spełnieniem zachcianek władców, ale i też przecież powstawało mnóstwo ludowych, z których potem się wykształciły dziesiątki różnych rzeczy, przeszły potem do menuetów, do gawotów. To wszystko są tańce ludowe, które przecież kompozytorzy włączali jakby w swoje utwory, no żeby też przybliżać tą muzykę ludziom, bo oni ludzie tą muzykę po prostu znali z przekazów takich jak no, takich naturalnych, takich jak muzyka ludowa. Ale chodzi mi też o to, że takiemu współczesnemu widzowi często trudno jest odbierać taką muzykę jako rozrywkową, ale żeby nie bać się tego. Nie, absolutnie nie ma się czego bać. I też uważam, że
Absolutnie nie trzeba się na tym znać, bo to jest też jakiś przesąd, że nie znam się, więc nie pójdę. Oglądamy obrazy też niekoniecznie znając się dokładnie na ruchach pędzla, na technice malarskiej, na tym, jak został zagruntowany dany obraz, czy płótno, czy jak zostało oprawione, jaką techniką stworzone. Przyjmujemy po prostu efekt końcowy. Oczywiście, jak się na tym znamy, umiemy wyciągnąć z tego troszkę więcej. Mhm. Tak, ale ten brak znajomości tego nie stoi na przeszkodzie, żeby spędzić miły wieczór. Opowiedzmy może trochę o klimacie tego miejsca. Wrocławski Arsenał to wyjątkowe miejsce, a koncerty tam grane pewnie trudno odwzorować. No tak, po pierwsze jest to festiwal plenerowy, więc siłą rzeczy jesteśmy, nie chcę powiedzieć skazani, ale połączeni z siłami natury. Ponieważ oczywiście, że latem zdarzają się przelotne deszcze i oczywiście latem zdarzają się dni cieplejsze i chłodniejsze. Festiwal mamy zaplanowany z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem, terminy zablokowane. Nie jesteśmy w stanie zareagować na pogodę. Musi się odbyć w takim, a nie innym terminie. Ale oczywiście próbujemy to przewidzieć, dopasować. Tak, i stawiamy oczywiście namioty, także że deszcze nam nie są groźne, mamy zadaszenie sceny widowni i zapraszamy wszystkich, nawet przy drobnie, leciutko padającym deszczu, na pewno się koncerty odbędą. A sam klimat tak, to też warto może wspomnieć, że jak zaczynaliśmy w 1997 roku, to Arsenał był w dużo innym stanie architektonicznym. Część była w ogóle niewykorzystywana, były puste, bez okien nawet przestrzenie, tak, czy te okna. I dopiero chyba w 2000 roku, czy w 2001 tam weszła ekipa z remontowa i wyremontowała całe jedno wielkie skrzydło. W tej chwili cały Arsenał jest zielony, na każdej ścianie jest mnóstwo bluszczu i zielonej roślinności. Wtedy nie było. Myśmy grali w tym samym miejscu, gdzie zawsze gramy, ale za nami była żółta ściana. W tej chwili nie ma żadnej ściany, tylko jest po prostu gąszcz. A festiwal długo szukał swojej tożsamości, którą teraz ma? Nie wydaje mi się, że to było jakoś bardzo długo. Zaczynaliśmy w 1997 roku i pierwsza edycja odbyła się w ogóle w maju. Ponieważ wtedy się odbywał kongres eucharystyczny we Wrocławiu i z myślą o uczestnikach kongresu chcieliśmy zapewnić im właśnie odrobinę wieczornej rozrywki i zrobiliśmy w tym terminie ten festiwal. Zresztą było bardzo zimno i pamiętam, że chyba żaden koncert się nie odbył na dziedzińcu wtedy, tylko wszystkie w sali, bo po prostu było lodowato. A potem już się przenosiliśmy na dziedziniec. Nie, właściwie chyba wydaje mi się, że w 2000 roku powstał już pomysł tego, żeby jeden z koncertów miał taki charakter rozrywkowy i pierwszym takim pomysłem wtedy była grupa Mozarta, która jeszcze też nie za bardzo była znana, to były jej zupełne początki. Więc przyjechali i zagrali taki kabaretowy wieczór, który w ogóle był objawieniem wtedy, no tak. Bo oni to wtedy tylko chyba w telewizji Kanał Plus płatnej i niedostępnej, tak jak teraz może. Pojawiają się stali bywalcy tego festiwalu? Rozpoznajecie już może jakieś znane twarze? Rozpoznajemy twarze, tak. I to są takie osoby, które kupują karnety. Czasami nawet nie kupują, mówią przekornie, że nie będę kupował karnetu, bo będę się czuł zmuszony, a ja lubię przychodzić z przyjemnością i kupić sobie bilet zawsze. Ale tak, są ludzie, którzy od lat przychodzą, są ludzie, którzy pilnują mnie mailowo, żebym pamiętał, żeby program ogłosić, bo oni już szukają, czekają, żeby kupić bilet i nie mogą się doczekać przyjścia. I takich ludzi jest coraz więcej, bo miejsce jest cudowne. Mam nadzieję, że my jakością naszej muzyki, którą prezentujemy, też się do tego dokładamy, ale miejsce jest piękne i wszyscy ci, którzy przychodzą, zakochują się w tym miejscu po prostu, w tej atmosferze, w tym sposobie na spędzenie czasu. Czyli co, zapraszamy na 26. Festiwal Muzyki Kameralnej 30 czerwca do 9 lipca. Do 9 lipca, tak jest. 6 koncertów, zapraszam. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. I ja dziękuję. Moim i Państwa gościem był Tomasz Kwieciński. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.